Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. Ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 277 projektów. To już 11. edycja budżetu obywatelskiego w Radomiu. Zgłoszone projekty zostały podzielone na trzy grupy. Projekty o szacunkowej wartości do 100 tysięcy złotych, projekty od 100 do 600 tysięcy złotych i projekty powyżej 600 tysięcy złotych. Każda osoba może zagłosować na dowolną liczbę projektów. W kategorii infrastruktura miejska mamy 51 projektów, sportowych 31, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe również 31, ekologia 27, infrastruktura rekreacyjna 21, dalej już po kilkanaście edukacja, projekty społeczne, infrastruktura sportowa z zakresu sztuki czy multimediów. Co ciekawe, tylko 5 projektów dotyczy zwierząt, opieki nad zwierzętami, ale to też ciekawe i mocne projekty. Infrastruktury rowerowej dotyczy 8 projektów, a infrastruktury komunikacyjnej 9. Na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczone blisko 7,5 miliona złotych. Głosowanie potrwa do 27 sierpnia, a listę zwycięskich projektów poznamy do 15 września. Kwota do tej pory zainwestowana i zrealizowana w budżecie obywatelskim to 53 miliony 400 tysięcy złotych. Zgłoszonych projektów było ponad 3 tysiące, dokładnie 3200. Liczba głosujących też jest imponująca, 154 tysiące 344. Ważnych głosów 142, prawie 143 tysiące i zwycięskich projektów 241. Na projekty budżetu obywatelskiego można zagłosować online lub w trzech stacjonarnych punktach. W tym roku powracają także mobilne punkty głosowania. Szczegóły znajdziecie na portalu cozadzień.pl. Miasto ogłosiło przetarg na budowę bloku na Michałowie. Znajdzie się tam 90 mieszkań. W nowym bloku, który ma powstać u zbiegu ulic Piastowskiej i Łokietka, znajdzie się 90 mieszkań. Na realizację inwestycji miasto pozyskało 37 milionów złotych z Banku Gospodarstwa Krajowego. To 80% kosztów całej inwestycji. Bez tanich, dostępnych mieszkań miasto nie może się rozwijać. W obliczu fiaska rządowego programu Mieszkanie Plus musimy mocniej postawić na budownictwo komunalne. To będą głównie duże mieszkania dla młodych rodzin, tak aby młodzi radomianie mogli zostać w Radomiu, zakładać rodzinę i za niewielkie pieniądze wynająć od gminy mieszkanie. Budowa ma trwać 3 lata. Pierwsi mieszkańcy wprowadzą się w 2026 roku. Poznaliśmy datę wyborów parlamentarnych. Do urn wyborczych pójdziemy w niedzielę 15 października. O terminie wyborów poinformował wczoraj prezydent Andrzej Duda. W swojej wypowiedzi w jednym z portali społecznościowych zachęcił mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach. W Dzienniku Ustaw opublikowano już stosowne postanowienie, co oznacza, że formalnie ruszyła już kampania wyborcza. Zgodnie z kalendarzem wyborczym 28 sierpnia partie muszą poinformować Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetów wyborczych, a do 6 września potrwa zgłaszanie list kandydatów do Sejmu. Z przynajmniej 5 tysiącami podpisów mieszkańców danego okręgu wyborczego oraz kandydatów do Senatu, co najmniej 2 tysiące podpisów. Do 15 września poznamy szczegóły dotyczące numerów i granic obwodów głosowania, a także siedziby obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane 25 września. Kampania wyborcza zakończy się 13 października. Polacy w wyborach wybiorą 460 posłów oraz 100 senatorów. Żeby dostać się do Sejmu, partie polityczne muszą przekroczyć 5% próg wyborczy. W przypadku koalicji to 8%. Drugi budynek nowego szpitala powiatowego w Pionkach jest już gotowy. Koszt jego budowy to ponad 40 milionów złotych. Obecnie trwa wyposażanie go w urządzenia medyczne oraz łóżka i inne niezbędne sprzęty. Drugi pawilon szpitala to dwupiętrowy, nowoczesny budynek. Będą tam oddziały wewnętrzne oraz rehabilitacji, a także pracownie specjalistyczne, w tym rezonans magnetyczny, aparat rentgenowski, tak zwane ramię C oraz artroskop. Nowoczesne urządzenia mają pojawić się w szpitalu do końca tego roku. Oficjalne otwarcie kompleksu szpitalnego zaplanowano na środę 20 września. Nami drugi pawilon zachowawczy. Powierzchnia użytkowa ponad 3000 m2. W budynku zlokalizowany będzie oddział wewnętrzny, który aktualnie znajduje się przy ulicy Harcerskiej w Pionkach, oddział rehabilitacji, zakład rehabilitacji i oddział dzienny rehabilitacji.
Budowa drugiego budynku szpitala była możliwa dzięki wsparciu powiatu radomskiego oraz polskiego rządu. Drugi etap, szanowni państwo, to ponad 40 milionów złotych, z czego 14 milionów złotych to są środki powiatu radomskiego, pozostałe środki to są środki zewnętrzne, głównie Polski Ład. Wkrótce będzie gotowy zmodernizowany trzeci, najstarszy budynek dawnej chirurgii. Mają tam mieścić się m.in. administracja szpitala oraz laboratoria i pracownie. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami Radomia. Odbyło się to w ramach cyklu Rozmowy o Polsce, Rozmowy o Radomiu. Spotkanie odbyło się w środę 9 sierpnia w Resursie Obywatelskiej. W sali zgromadzili się m.in. lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości, ale też mieszkańcy. Minister Przemysław Czarnek mówił m.in. o edukacji w Polsce i budżecie państwa. Chcemy pokazywać przepaść, jaka jest między tym, co było w 2015 roku, a tym, co jest w 2023 roku. Przepaść widać chociażby na przykładzie budżetu rodzinnego. No, policzcie państwo i zobaczcie, na czym polega wielka, potężna rewolucja godnościowa, której dokonał rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie zabrakło również słów o rozwoju Radomia. Według ministra edukacji i nauki miasto jest źle prowadzone przez władze samorządowe i trzeba je wspomagać. Wspomagamy Uniwersytet Radomski, który za chwilkę będzie pełnym uniwersytetem, a Radom stanie się pełnym miastem uniwersyteckim. Wspomagamy szkolnictwo. Tylko w Radomiu dwie szkoły, które są prowadzone przez miasto Radom, otrzymają, zdaje się, około 25 milionów złotych łącznie. 25 milionów złotych łącznie około na rozwój tego szkolnictwa zawodowego w tych szkołach samorządowych. Mamy inwestycje infrastrukturalne na Radomszczyźnie. Dzisiaj chcemy o tym wszystkim rozmawiać, po to, żeby pokazać, jak może jeszcze mocniej Radom się rozwijać. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu Rozmowy o Polsce, Rozmowy o Radomiu. Ich organizatorem jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Kosztowniak. Ważne jest to, abyśmy się spotkali z osobami, które z jednej strony podzielają nasze opinie i nasze poglądy, ale też z osobami, które nie do końca z nami się zgadzają, ale chcielibyśmy przedstawić również nasz element uzasadnienia, dlaczego tak, a nie inaczej postępujemy. Liczymy na takie ciekawe dyskusje, ale z drugiej strony również merytoryczne. Przyjeżdżamy też do Polaków, jak zawsze to czynił PiS, po to, aby tworzyć nasz wspólny program wyborczy. Jak zapowiedział poseł PiS, w ciągu kilku tygodni planowane jest kolejne spotkanie. Już wkrótce do Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego od 1 września Uniwersytetu Radomskiego trafi kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu państwa. Uczelnia będzie mogła wydać te środki na dalsze inwestycje w infrastrukturę. Informację w tej sprawie przekazał w czwartek w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji Dami Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Udzieliliśmy znaczącej, bardzo dużej pomocy również finansowej temu uniwersytetowi. Za chwilkę dalej będziemy. Kolejne dziesiątki milionów złotych, to będzie decyzja jeszcze w sierpniu i wrześniu, przeznaczać na Uniwersytet Radomski. Pełny Uniwersytet Radomski, tym samym Radom stał się pełnym miastem uniwersyteckim. Mówimy o kilkudziesięciu milionach złotych. Nie chcę w tym momencie przesądzać, czy to będzie 20, 30 czy 40. Ale to będzie kilkadziesiąt milionów złotych, które na pewno zostaną, kolejne kilkadziesiąt, które zostaną na ten uniwersytet przeznaczone. Władze uczelni będą mogły wydać te środki na dowolny cel. Minister zapewniał, że według jego wiedzy część środków zostanie przeznaczona na dalszy rozwój kierunku lekarskiego. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.